wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko. Zamierzacie Państwo dać chwilkę wytchnienia swoim pracownikom? Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie zorganizuje dla Was imprezę firmową dla pracowników oraz ich rodzin. Skoczna muzyka, smaczne jedzenie, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz miła obsługa i to wszystko w rozsądnej cenie. Organizujemy festyny na naszych lub wskazanych przez Państwa obiektach. Wypożyczamy również mobilną scenę, dmuchańce dla dzieci, hale namiotowe i ławostoły, mega piłkarzyki i wiele innych urządzeń do zabawy. Każdą imprezę wyceniamy indywidualnie. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę. Czwartoklasiści z Lubina mogą wybrać się na bezpieczną rowerową przejażdżkę. Z okazji Dnia Dziecka otrzymali od prezydenta kaski rowerowe. Niestety będą one musiały poczekać, bo w taką pogodę zdecydowanie odradzamy ich testowanie. Właśnie z powodu deszczu organizowana rokrocznie impreza odbyła się w hali, a nie jak zwykle na stadionie. I uświadamiania już troszkę starszych dzieci, czyli czwartoklasistów lubińskich szkół podstawowych, o tym, że najważniejsze jest bezpieczeństwo w trakcie jazdy na rowerze. Myślimy, że ma to też przełożenie później na rodziców, którzy widzą, że dzieci jeżdżą w kaskach, także je zakładają i dzięki temu czują się bezpiecznie na rowerach. Czym skorupka za młodu nasiągnie, tym na starość trąci. To przysłowie przyświeca organizatorom akcji. Skierowana jest ona do 11 i 12-latków, by od małego wyrobić w nich nawyk używania kasków bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze. Pani nasza wychowawczyni od techniki. Co ma? Często nam mówi, że musimy ostrożnie jeździć w kaskach. Światełka, oddaskowe, kaski. Kask to jednak nie wszystko. Jeżdżąc na rowerze trzeba znać zasady ruchu drogowego. Wiedzę na ten temat u czwartoklasistów z Lubina sprawdzali policjanci. Wyjątkowo w tym roku nie możemy znakować rowerów ze względu na warunki pogodowe, jednakże zapraszamy wszystkie chętne osoby z dowodem zakupu, z dowodem tożsamości do Komendy Powiatowej Policji w Lubinie przy ulicy Kilińskiego 10A do Zespołu Profilaktyki Społecznej. Rozległa sieć ścieżek rowerowych czy skatepark to doskonałe warunki do uprawiania sportów rowerowych, dlatego jednoślady stają się w Lubinie coraz bardziej popularne. Władze miasta postanowiły zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i nauczyć szczególnie tych młodych, że kask rowerowy to niezbędny atrybut rowerowej wycieczki. Dziś rozdano je prawie 150 uczniom. W najbliższych dniach trafią do kolejnych 550 czwartoklasistów z Lubina.